papież dziękował, że Orlen przekaże im płyn. Tu pada przekleństwo, a potem pytanie. Wyobrażasz to sobie? To pełne emocji pytanie. Daniel Obajtek miał zadać innemu członkowi zarządu spółki. A jak się okazuje, obaj byli podsłuchiwani przez CBA. Gdy w czasie pandemii w Polsce brakowało wszystkiego, Orlen wysłał wsparcie do Watykanu. Ale to jeszcze nic w porównaniu z lotem na pusto do Chin. Dariusz Łapiński. Wampiryna to nie tylko tytuł bajki dla dzieci, ale też kryptonim tajnej operacji CBA podsłuchiwania Adama Buraka, członka zarządu Orlenu, jednego z najbardziej zaufanych ludzi Daniela Obajtka. A że obaj panowie często rozmawiali przez telefon, CBA zdobyło bogatą dokumentację tego, co mówili i co robili szefowie największego polskiego koncernu. Stenogramy rozmów opublikował dziennikarz Onetu. To co najmniej scenariusz na dobry film sensacyjny. Czyta się to jak dobrą powieść. Jeden z rozdziałów analizy podsłuchów CBA w Orlenie nosi tytuł Podejrzenia popełnienia przestępstwa niegospodarności, nadużycia zaufania oraz działania na szkodę spółki. Opisuje, jak szefowie Orlenu w czasie pandemii chcieli kupić maseczki ochronne od Andrzeja Izdebskiego, handlarza bronią znanego z afery respiratorowej w Ministerstwie Zdrowia. Orlen wyczarterował należący do lotu samolot, którym z Chin miały zostać przywiezione maseczki. Samolot z Polski poleciał i wrócił z Chin pusty. Orlen miał stracić na tym przelocie od pół miliona do miliona dolarów. Ze stenogramu rozmowy wynika, że nie o straty finansowe martwili się szefowie Orlenu. Adam, słuchaj, ale nie zaatakują mnie medialnie o to, że pusty samolot przyleci? Nikt o tym nie wie, więc spokojnie. Dobra, to na razie. Mieliśmy do czynienia z niekompetentnymi ludźmi. Tam, gdzie były wydawane pieniądze publiczne, nie sprawdzali, czy one są wydawane we właściwy sposób. Nie można rządzących, czy też takie osoby jak prezes PKN Orlen, pociągać do odpowiedzialności za to, że jako państwowiec chciał, żeby państwo reagowało. Kolejna sprawa, którą podsłuchali agenci CBA, to jak sami zatytułowali w raporcie nieprawidłowości podczas organizacji transportu ze środkami ochrony osobistej dla Watykanu, które mogą skutkować działaniem na szkodę spółki Orlen. 8 maja 2020 roku w szczycie pandemii Orlen wysłał do Watykanu konwój tirów ze środkami ochrony, dziesiątki tysięcy litrów płynów do dezynfekcji, kilkaset tysięcy maseczek ochronnych i 10 tysięcy kombinezonów za ponad 3 miliony złotych, gdy w Polsce brakowało tego wszystkiego, ale zamierzony efekt był. Franciszek wie, że już Orlen ma dać płyn i wyobraź sobie, że Franciszek... Papież? Dziękował prezydentowi. Papież. To był rok wyborczy. Andrzej Duda starał się o reelekcję, a Daniel Obajtek bardzo go w tym wspierał. W oświadczeniu o doniesieniach Onetu Daniel Obajtek napisał, że to mieszanina kłamstw i półprawd. Mieli publiczne pieniądze? Wyrzucali je w błoto. Mimo wniosków funkcjonariuszy CBA o skierowanie sprawy do zbadania przez prokuraturę, raport nie trafił do śledczych. Polityczny parasol ochronny, mimo zbieranych grubych materiałów dowodowych na Daniela Obajtka, był rozpostarty bardzo szeroko. Szefowa Komisji do Spraw Pegasusa zamierza przyjrzeć się raportowi w trakcie posiedzenia komisji. Zapewnia, że tym razem, jeśli doniesienia się potwierdzą, sprawa trafi w końcu nie tylko do prokuratury, ale też do sądu. Dariusz Łapiński, Fakty.